Dzień dobry panie komandorze. Dzień dobry panie kapitanie. Marek Sławy, komandor jacht klubu Polski Świnoujście na pięknej główce w Świnoujściu. Co my tutaj panie komandorze robimy? Obserwujemy panie kapitanie regaty wiatraka 2012. Zobaczmy, może coś tam daleko pływa. Zaraz zobaczymy, czy mam to wyostrzy, bo jest. Jak to szykują się do drugiego biegu. Sobota, pierwszy dzień regat wiatraka. Obserwujemy właśnie akcję ratowniczą. Jacht Xante udziela pomocy jednemu z uczestników regat, który znalazł się na mieliźnie w pobliżu wejścia do portu. Jacht klubu 4 wiatry. Czy dadzą sobie radę? Napięcie rośnie z momentu na moment. Z godziny na godzinę, z minuty na minutę. Żeglarze nie rozpaczają, starają się dzielnie walczyć. Czy jest szansa? Czy jest szansa? Od schodu zbliża się silna burza. Co będzie, jeżeli sobie nie poradzą? Tego nie wie nikt. Miejmy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze. Kolejna próba podania holu i jeszcze nie wiadomo, co się będzie działo. Zbliżają się kolejne jachty. Psy ratownicze nie mogą dostać się na pokład. Wracają zawiedzione. Nie podały liny z lądu. Czy Xante poradzi sobie? Chodź, ściągniemy portki i zepchniemy. Oni na tym buraczkowo-fioletowym pływali, bo tam mają w tym, w worku ten kolor. Zbliża się kolejny ratownik, jak Nefertiti. Xante zrezygnował, nie dał rady. Czy załoga kolejnego jachtu pomoże? Policja pomaga. Bardzo przyjazna policja, bo to jest Świnoujście, zawsze gotowa do pomocy. Jak daleko? No, policja już podjedzie. Policja ma też te zaburzenia. Ale większą moc. On będzie z nami. Zbliża się Marek. Odwaga czy brawura? Zaraz się okaże. Wędrówka policyjna zbliża się pomału do jachtu. Z pewnością doświadczenie i wprawa naszych dzielnych policjantów umożliwi ratunek jachtu i jego dzielnej załogi. Na brzegu z napięciem patrzą widzowie. I koniec codziennego spektaklu. Widzę na kręgu z lewej strony. Tłumy.
końca. Wisła? To Odra. Jak rap? To Odra, to Odra. Nie?